No tak, jeżeli jeszcze nie zasnęliście, to ciąg dalszy właśnie następuje. Bawimy się dalej. Jeżeli zasnęliście, to śpijcie dobrze. Jak się obudzicie, przewinąć film i wracamy do Accessa. Nie ma, że boli. No więc moi drodzy, lecimy z tematem i teraz spróbujemy do naszego zestawu dołączyć jeszcze oceny. Specjalnie ich nie importowałem wcześniej, ponieważ jak wiecie, chciałem pokazać po pewnym czasie, odświeżyć jak się wczytuje tabelę, czyli mam już uczniów wczytanych, idę sobie w dane zewnętrzne, plik tekstowy, nie pomylić z plikiem tekstowym tutaj. Tu jest podział na kreseczka, na import i na eksport. Z importu, prawda, sprowadzamy mandarynki, a na eksport wysyłamy naszych pracowników za granicę. No więc co? Plik tekstowy i lecimy. Przeglądaj i tym razem oceny. OK. I co? Access mnie pyta, czy to będzie ograniczone znakami. Tak, bo wiemy, że jest to rozdzielone tabulatorami, prawda? Jeżeli ktoś nie wierzy, można sobie zajrzeć. Oceny, prawda, jest ciach, tabulatorek, ciach, tabulatorek, ciach, tabulatorek. Zgadza się. No to lecimy dalej. Pierwszy wiersz zawiera nazwy pól. No oczywiście, pierwszy wiersz to ID oceny, data, ID ucznia, ID przedmiotu, ocena. Dalej. No i teraz pytanie po kolei. ID oceny, liczba całkowita długa. Nie wiem, czy jest potrzebna długa, bo tych ocen tu jest no, maksymalnie 24. Nie, coś tu nie pasuje. Wydawało mi się, że jest ich więcej. Może więcej nie wyświetla Access. No, w każdym razie, skoro proponuję liczba całkowita długa, to nie będę mu tutaj wchodził w paradę. Na pewno jest to liczba całkowita. 1, 2, 3, 4, numer oceny. Jest to numer oceny, która została dodana do naszego dziennika lekcyjnego. Tak? Ona nie musi należeć do tego samego ucznia. Tak? Mamy ID ucznia taki. Po prostu kolejno, jak nauczyciele wstawiali oceny, tak mają swój ID, który zresztą nam nie będzie jakoś specjalnie na początek potrzebny. Potem mamy datę wstawienia oceny, komu wstawiono, z jakiego przedmiotu i jaka ocena, więc dalej. Wybieram znowu własny klucz podstawowy. No tutaj już w ogóle powielanie by tego nie miało sensu, bo widać, że Access dokładnie to samo robi jako klucz podstawowy. Więc zawsze przy tych zadaniach maturalnych, jeżeli klucz już będzie w bazie, będzie w tabeli, no to muszę wybrać tutaj, żeby go wskazać. No akurat ID oceny jest pierwszy z brzegu, tak to Access zaproponował słusznie. Dalej, oceny, zakończ. Krzyżyki, które się tu pojawiły, oznaczają, że jest za wąsko, nie mieści się, podobnie jak w arkuszu, trzeba sobie czasami rozszerzyć. No i mamy, tak jak mówię, kolejny numer oceny, na razie nas nie interesuje, data, ID ucznia, który dostał ocenę, nie mamy nazwiska, ale możemy to nazwisko, co za chwilę będziemy robić, wyciągnąć z tabeli uczniowie. Czyli jeżeli mamy uczeń numer 704 dostał jako pierwszy ocenę w roku 2014, no to szukam ucznia 704, no i gdzieś go tam znajdę. Oczywiście ja tego nie muszę szukać ręcznie, a to mogę zmusić Accessa, żeby mi poszukał. No jak ich będzie 10 milionów tych uczniów, to nie będę tak sobie ręcznie szukał radośnie. Ale jest to zapisane, da się to odnaleźć, więc skoro ja to umiem odnaleźć, to Access tym bardziej to potrafi odnaleźć. No więc w moich ocenach mam ID przedmiotu, czyli Baranowski dostał ocenę z przedmiotu numer 1. Jeszcze go nie mam wczytanego tutaj, więc zajrzę sobie do przedmiotu w pliku tekstowym. No i przedmiot numer 1, o, język polski, z polskiego dostał tę ocenę. Znowu mogę Accessa zmusić, żeby mi podał z jakiego przedmiotu, co też będę robił za chwilę. Ale tu mam, o, DOPA dostał. Cienko tak, we wrześniu od razu DOPA z polskiego, nie? No, geniusz normalnie biznesu. Dobra, lecimy. W każdym razie mamy podane oceny. I na razie nas nie interesuje, kto dostał ocenę, z jakiego przedmiotu dostał, z jakiej klasy to jest uczeń. W ogóle interesuje nas ocena. Na przykład dyrektor chce, żeby mu przedstawić zestawienie ocen, ale właśnie bez tych jakichś tam dodatkowych rzeczy. Interesuje go na przykład data i ocena. No to dobra, dyrektor zamawia data, ocena. To robimy tworzenie. Projekt, nie projekt tabeli, tylko projekt kwerendy. No i co? Wezmę na razie oceny.
Nie są mi potrzebni uczniowie. Za chwilę dołożę tych uczniów, ale na razie ci uczniowie mi nie są potrzebni. Czyli oceny. No i co chciałbym? Chciałbym datę jako pierwszą. Potem chciałbym ocenę. No i tyle. Na początek tyle. No to co? Zapiszę tą kwerendę. Nazwę ją sobie oceny. Zapytanie podstawowe. OK. I mam oceny, zapytanie podstawowe. Oczywiście daty mi się znowu nie mieszczą przez to, że te czcionki tak popowiększałem. No i mam zestawienie, prawda? Data, ocena, data, ocena, data, ocena. No i teraz obiecałem, że pokażę, jak zadawać pytania z ograniczeniem dla liczb. Tak? Mieliśmy, pokaż ucznia, który ma na nazwisko, na literkę B. No a tu chciałbym, pokaż mi ocenę, która jest na przykład mniejsza niż 3. No bo dyrektora interesują tylko te takie słabe oceny. Te dobre oceny są ok, a te słabe chcę sobie się dowiedzieć, kiedy było najgorzej. W jakie dni padały słabe oceny na przykład. No to muszę w moim SQL-u zadać pytanie. Oczywiście można to wyklikać, ale ja wolę pisać SQL-em. Where oceny, kropka ocena, mniejsze od 3. I tu nie ma cudzysłowu, bo cudzysłów oznaczał tekst, a tu jest liczba, czyli po prostu mniejsze od 3. No i mam, prawda, tutaj dwójki i jedynki. Mniejsze, czyli trójek nie ma. Jeżeli dam mniejsze lub równe, no to teraz pojawiają się trójki. A już na przykład tam 3,5, czyli gdyby coś było takiego, to już nie. Czyli proste matematyczne ograniczenie, które mówi mi, jaki jest ten, jaka jest ta ocena. I tak jak mówię, w widoku projektu, no można było napisać mniejsze lub równe 3 przy ocenie, może nawet prościej niż wpisując całe te where, ale zdecydowanie polecam uczyć się SQL-a i tym sobie klikaniem ewentualnie troszeczkę tylko pomagać. No dobrze, ale teraz chciałbym, żeby one były na przykład piątki i czwórki i trójki. No więc proszę bardzo, że ocena równa się 4 and? Nie, bo i, my mówimy po polsku, chcę widzieć piątki i czwórki na przykład. Ale nie może, ocena nie może być jednocześnie czwórką i piątką. Czyli jeżeli pytam o dwie rzeczy, to musi tu być lub. Ocena może być czwórką lub piątką. No i w tym momencie mam piątki, czwórki. Oczywiście, jeżeli pytałem o trójeczkę, no to dokładnie tak samo. Lub ocena musi się równać 3. I teraz mam piątki, czwórki i ten. Oczywiście można było to zapisać, że chcemy mieć na przykład większe od po prostu czwórki, czy większe lub równe czwórce. No ale jeżeli bym chciał na przykład trójki i piątki, czyli trójki lub piątki, mówiąc językiem logiki, no to trójki lub piątki nie zapiszę, że większe lub mniejsze, tak? To lub to. I w tym momencie uruchom i mam trójki lub piątki. To teraz co? Suba klikamy, klikamy kciuczek w górę i zapraszam na kolejny odcinek. Do zobaczenia. Jeszcze dzisiaj być może.